Wiktor, czasami wystarczy wydać tylko jednego seta, żeby wygrać sobie spotkanie. To się stało właśnie dzisiaj. Mimo tego, że przegraliśmy 0-3, pokazaliśmy determinację i jakość właśnie w tym złotym secie. Tak, bo mimo tego, że przegraliśmy pierwsze 3 sety, ten złoty set tak naprawdę weszliśmy lepiej i go wygraliśmy. Utrzymaliśmy przewagę od początku i wygraliśmy to spotkanie ostatecznie. Powiedz, czy to była taka taktyka, żeby przeczekać ten napór rywala i żeby w tym ostatnim wyjątkowym secie pokazać właśnie determinację? Tak, w złotym secie bodajże zaczęliśmy bardzo dobrze od wyniku 4-1 i ta przewaga jednak się utrzymała do końca, pomimo że bodajże Mateusz Bieniek w końcówce zaserował 2 asy, ale wygraliśmy ostatecznie. Zakończyliśmy sezon na miejscu 11. Powiedz, jaki to był sezon dla Ciebie, pierwszy plus lidze, jaki generalnie dla GKS-u w Twojej opinii? Ja jestem bardzo zadowolony z tego, choć może z tego, co nauczyłem się tutaj, tak naprawdę jestem bardzo zadowolony. Trenerze, wystarczył jeden set, żeby zakończyć ten sezon na miejscu 11. Tak się faktycznie stało, mimo tego, że przegraliśmy 3 partie ze Skrą, pokazaliśmy jakość w tym ostatnim secie. Jakie krótkie podsumowanie tego spotkania? No na pewno nie weszliśmy w niedobrze. Graliśmy pod dużą presją ich zagrywki. Zrobili bardzo dużo krzywdy, zrobiliśmy też wiele zmian. Praktycznie na każdej pozycji, więc przyoszczędziliśmy też część zawodników. I ten, po prostu dobrze zaczęliśmy tego złotego seta. Gonzalo Quiroga dużo dał na zagrywce i udało nam się go wygrać. Zawsze lepiej skończyć na 11 niż na 12, więc na pewno się bardzo cieszymy z tego. Tak na koniec, z jakim uczuciem trener kończy ten sezon na tym 11? Czy jest uczucie indosytu, czy uczucie pewnej pokory wobec rzeczywistości, w jakiej jesteśmy plus lidze? Jak to wygląda? Mam dużo pokory do tego, co się wydarzyło w tym sezonie, bo graliśmy dobrze początek, potem mieliśmy ten jeden wielki kryzys i potem wróciliśmy do swojego grania. Myślę, że jest to miejsce na miarę możliwości naszych, ale oczywiście to jest tak ambitna grupa ludzi, że każdy z nas i każdy zawodnik, trener marzył, że może będziemy w stanie zahaczyć się znowu w walce o play-off, a przy odrobinie szczęścia powalczyć o te play-offy. Niestety nie udało się, ale możemy być z siebie zadowoleni, jak zareagowaliśmy i jak przełamaliśmy się w środku sezonu. Tyle ode mnie, dzięki.